Witam. Dziś zajmiemy się dodatkiem do Firefoxa. Chodzi o dodatek, który dodaje emotki do pisanych postów. Chodzi dokładnie o dodatek Emoji Converter. Po zainstalowaniu tego dodatku do Firefoxa będziemy mieć taką małą ikonkę. Może to tak zrobimy. O, tu. Ten czerwone takie C czy coś tam. Będziemy mieć taką ikonkę. Ona równie dobrze może być u góry. Możemy ją dowolnie też oczywiście poprzez ustawienia w przeglądarce tą ikonkę sobie ustawić na pasku. I po zainstalowaniu, klikając prawym myszki na ikonce, będziemy mieć przykładowo opcję. Opcja, w zasadzie tu nie ma co przestawiać. Dodatek sam umieszcza tagi IMG, znaki VVC kodę w adresie, więc w zasadzie tu nie ma co za bardzo ustawiać. Tutaj w tym miejscu możemy podawać adres, jeśli mamy jakieś adresy do emotki, możemy podać adres. Tu wpisujemy nazwę emotki, nazwę wpisujemy tak, żeby się starać zapamiętać, a później powiem dlaczego. Ułatwia to nam stawianie, ułatwi nam to stawianie emotek. No i to tyle odnośnie samych ustawień. To nic takiego więcej nie ma. Klikając na ikonie, z lewej strony przeglądarki wyskoczy nam okienko z dodanymi emotkami. No to ruszamy do pisania postu. Gdzieś tutaj miałem otwarte okienko, o, mam. Cofniemy to, bo tu było już trenowane. No i piszemy coś tam, witam, przykładowo zatem chcę jakąś tam emotkę sobie wstawić, na przykład tego wygibusa, o proszę, po kliknięciu w tym miejscu, gdzie był kursor w poście, wstawia się adres emotki już znacznika IMG. Tak to będzie wyglądało teraz na podglądzie. O, proszę, jest. Dodając to, wcześniej wspomniałem, że są potrzebne nazwy. Teraz ja tam jedną z nich wstawiłem i opisałem jako I w tym miejscu teraz, klikając prawym myszki, może ja to obniżę, bo to troszkę, o tak, klikając prawym myszki, mamy pozycję konwertowania emotki. Klikając tą pozycję, to co wpisałem, zamieniło się na adres do tej nazwy. Po prostu ułatwia to nam wstawianie. Jak teraz dodać emotki do tego dodatku? Wchodzimy na jakąś stronę z emotkami. Jest to dowolna strona, zaraz tu coś poszukamy. Może to. I kolejność jest dość zasadnicza, jaką sobie wstawimy, bo później w samym dodatku kolejności ustawić już, znaczy zmienić już raczej nie można, przynajmniej ja tego nie widzę takiego sposobu. Wybieramy sobie emotki, klikając prawym myszki na wybranej emotce i mamy pozycję dodawania emotek.
No i tu mamy adres do emotki, tu widzimy tą wybraną. Tu możemy sobie wpisywać nazwy. I tak jak wcześniej wspomniałem, nazwy, które będziemy wiedzieć z góry i przykładowo w stanie jesteśmy zapamiętać. Tak jak pokazałem wcześniej, wpisując nazwę, klikając prawym myszkiem, możemy sobie dodać i dodajemy. I dodajemy. I emotka może się nie dodać tutaj, może być, nie być zaraz widoczna po wstawieniu, tak jak pokazałem. Wówczas należy znowu uruchomić przeglądarkę i na pewno już będzie tutaj widoczna. Aby zamknąć to okienko, akurat ja mam tu panel boczny, więc troszkę mi to koliduje z tym, ale bo o. I po kliknięciu drugi raz ikona po prostu okienko się chowa. Możemy też schować klikając tu nadzwyczajnie na krzyżyk i okienko nam się schowa. I tak jak pokazałem, emotki możemy sobie dodawać. Możemy sobie dodawać, czy spróbujmy jeszcze raz jakąś. O, ale bym dodał dużo. Ale to nic, zostawmy to. Możemy również klikając edytować, zmieniać sobie nazwy emotek, wchodząc w opcję, możemy sobie nazwy zmieniać, gdzie jest edycja, tu. Możemy sobie nazwy wpisywać swoje po edycji. Możemy sobie zapisać wszystkie emotki, adresy. W razie jakbyśmy nam przyszło jeszcze raz kiedyś, to dajmy ten dodatek wgrywać. Możemy sobie zapisać, a następnie klikając tu. Znaczy, przepraszam, to było tu zapisywanie, a tu było też zapisywanie, gdzie jest otwieranie? A, tu. O. No, zapisany plik możemy sobie otworzyć. No i to by było na tyle.